Witajcie serdecznie dzisiaj odpytajka z grupy 23, czyli rekcja. Dajcie mi minutę, pokażę jakie czasowniki będziemy używać. Z ich vorstellen, wyobrażać sobie, zrezygnować. Tam był czasownik aufgeben i verzichten auf. Postanowić, beschlissen, w czasie przeszłym beschlossen. Zapraszać, einladen. Cieszyć się, sich freuen auf i sich freuen über, żeby to odróżnić. Śmierdzieć, stinken, znać się, sich auskennen mit. To są czasowniki, które, z którymi zbudowałem zdania. I to jest lekcja z 3 września w grupie 23. Jak Was zainteresowało, zapraszam, zostańcie. I pobawimy się, poanalizujemy sobie te zdania, zobaczymy, co tu się wydarzyło, co się wydarza, jakie zasady gramatyczne itd. Ok? Zaczynamy. Zdanie pierwsze. Wyobrażałem sobie to miejsce zupełnie inaczej niż ty. Odsłaniamy. Ich habe mir diesen Ort ganz anders vorgestellt als du. Ich habe Mia vorgestellt. To jest element czasownikowy. To jest czasownik z zwrotny z datywem. To znaczy jest z ich, vorstellen. Ale to jest datyw. Dlatego jest ich habe Mia, a nie mich. Diesen Ort w, zna w znaczeniu chodzi o miejscowość. Akusativ, bo wyobrażaj sobie kogo, co. Ganz anders, całkiem inaczej. Tutaj dopowiem tylko, że niektórzy uczniowie budowali ganz andere. Nie, andere to są inne i to stoi zawsze przed liczbą mnogiej. Inni ludzie, andere Menschen, inne kobiety, andere Frauen, inni uczniowie, andere Schüler. Nie? Zawsze to jest liczba mnoga. Natomiast anders to jest jak? Przysłówek. Anders als du. Inaczej niż ty. Zrezygnowała z codziennego joggingu, ale wkrótce tego żałowała. Behojen. Zdanie. Przepraszam, nie tak chciałem ułożyć. Sie hat das tägliche Joggen aufgegeben, aber sie hat es bald bereut. Tutaj chodzi o czasownik aufgegeben. Który się łączy z akustatywem. Aufgeben, kogo, co. I my to tłumaczymy jako rezygnować z. Za chwilę się pojawi czasownik, verzichten auf, ale te dwa czasowniki są synonimami. Nie? Że ona. Kogo, co aufgeben” das tägliche się joggen, aby z es bald Ona zrezygnowała z Sie hat verzichtet, Jen tak, zu joggen. To jest, chciałem wam pokazać konstrukcję z zu. Sie hat verzichtet ma to samo znaczenie, co Sie hat aufgegeben. Przy czym jest tu konstrukcja z cu. Jednak co robić? Cu joggen. To CU, które tutaj widzicie, wynika z konstrukcji. Nie wynika, że to jest element czasownika, tylko jest ci joggen jako element właśnie, że są dwa czasowniki, Fezyshtn i jogen. i przed jogen jest Cu. Dobra. Po prostu to kliknąć. Ona postanowiła. Muszę ten kolor zielony przełożyć. Ona postanowiła zrezygnować z codziennego biegania, ale wkrótce żałowała. Postanowić, zrezygnować. Sie hat beschlossen, auf das tägliche Joggen zu verzichten. Znowu ma mamy sytuację dwóch czasowników. Beschlissen i Verzichten. I dlatego to jest zu. Element, który nie należy do czasownika, tylko do konstrukcji. Dajmy go sobie na czerwono może. Jeśli masz czas. To jest z innej bajki. Jeśli masz czas, jak będzie? When do side hast. When spójnik z szykiem końcowym. Wyrzuca czasownik na koniec. Czyli hast jest na końcu zdania. A że to jest krótkie zdanie, no to jakoś tak ładnie to wygląda, nie? Nie wiem. Kolejne zdanie. Nie wiem, kogo mam zaprosić na swój ślub. Czy byliście kiedyś w takich dylematach, czy nie? Czy będziecie w wkrótce? Nie wiem, kogo mam zaprosić. Uwaga, zdanie. Ich weiß nicht... Tutaj jednak to się pisze w ten sposób. Ich weiß nicht, wen ich zu meiner Hochzeit einladen soll. Kogo? Bo jest zapraszać einladen. Einladen jest zu, zapraszać na coś. Nie auf, tylko zu. Dlatego jest zu meiner. zu jest zawsze z datywem. Dlatego Hochzeit mający rodzajnik di, w datywie to jest der, czyli meiner. Zu meiner, Hochzeit. Natomiast „weint” to jest pytajnik kogo zapraszać. To jest akusativ. To jest, słuchajcie, akusativ od WEA. Od kto? Dobra. Kolejny. Nasz przyjaciel chętnie zaprosiłby jego siostrę na swoją urodziny. Taka akcja się szykuje. Zdanie. Unser freund würde gern seine szwester zu seinem Geburtstag einladen. Nasz przyjaciel, unze freund, kto co. Tak? Tak. Würde einladen. Na czerwono dam elementy czasownikowe. Zaprosiłby. Würde einladen. Gern, bo chętnie. Kogo? Jego siostrę. Czyli on ma, jakiś tam on ma siostrę, dlatego to jest Zajnę szweste. Na swoje urodziny, czyli tego przyjaciela, który jest w pierwszym części, na początku zdania. Czyli suzajnem. Zajnem, bo datyw. Geburtstag, mardzajnik, da. Cu się łączy z datywem. Dlatego jest dea, zamienia się w deim, czyli dajnem. Seinem. Kolejne. Ja chętnie zaprosiłbym jego siostrę na ślub. Na swój ślub, przepraszam. No właśnie. Ich würde gerne seine Schwester zu meiner Hochzeit einladen. Ich würde einladen, ja bym zaprosił. E, nie, czasowniki dałem zwyczajne na niebiesko, Z klasyfikować. Coś mi się tutaj pomieszało. Dobra. Dobra, na mój ślub. Cumajne, no bo Wszyscy, którzy uczestniczyli w tej konferencji, byli z niej zadowoleni. Uwaga, zdanie. Ale, die an dieser konferenz teilgenommen haben, waren somit zufrieden. Mamy czasownik. Tu mamy dwa czasowniki. Uczestniczyć w, czyli teilnehmen an, z datywem. I zufrieden sein mit. Zadowolony być z czegoś. Dlatego jest tak. Wszyscy, którzy ale di an bo z dativ od di konferenc ma rodzajnik di a w datywie der, dlatego dieser. Dl dlaczego dativ? Tu nie chodzi o ruch czy spoczynek. Po prostu teilnehmen z an i an jest z Po prostu tak jest. Waren damit byli z tego z niej w rozumieniu z tej konferencji zufrieden. Ok. Kolejne. Wszyscy, którzy wzięli udział w dzisiejszej lekcji, dobrze się bawili. Zdanie następujące. Ale, die an dem heutigen Unterricht teilgenommen haben, hatten viel Spaß. Wszyscy, którzy, ale, die. Andeim to jest dativ, bo unterricht ma der. An, teilnehmen an, an jest dativem, Po prostu tak ma, ta lekcja czasownika. Dlatego der w datywie to jest deim. Hatten viel Spaß, czyli dobro, mieli dobrą zabawę, nie, bo spis, Spaß, może spis. Spaß haben, mieć zabawę, dobrze się bawić. Dobrze spędzać czas. Ok. Kolejny. Cieszycie się z tego. Czyli tu chodzi o czasownik. Cieszyć się, sich freuen. Natomiast dyskusja jest taka: czy tu jest über, czy to jest auf. Czyli daryba, czy darauf? Daryba. Freud, ihr euch darüber, Cieszycie się z tego, co otrzymaliście, co posiadacie, co macie. Ziść Freund, łyba. mi się z tego, co jest. Natomiast na dole zdanie: Cieszycie się na to. W rozumieniu, co będzie? Co ma nastąpić? Jak to zabrzmi? Uwaga! Freud i euch dahau. Nie? Cieszy się na coś. Bo sich freuen auf, to jest cieszyć się na coś, co będzie. Auf das Wochenende, na weekend, auf den Urlaub, auf Weihnachten, cokolwiek. Ja się do tego nie nadaję. Kolejne zdanie z kolejnym czasownikiem. Czy macie pomysł? Zdanie brzmi... Ich bin dafür nicht geeignet. Jest tak. Jest czasownik, sich eignen nadawać się. I można byłoby to przetłumaczyć. Ich eigne mich da nicht. Też byłoby ok. Natomiast częściej, bardziej popularna jest wersja geeignet sein. Nie? Co jest nieprzetłumaczalne na polski tak ładnie. No bo co? Nadający się do tego, do czegoś jestem do tego nie nadający się. No to nie jest język polski, którego używamy. Dlatego nie tłumaczymy tego dosłownie. Tłumaczymy tego w tak jakby ten czasownik nadawać się. Ich bin dafür. jestem do tego, nicht nie, nie nadający się. Ja się do tego nie nadaję po prostu. Tu śmierdzi czosnkiem. Kolejne zdanie. Hier stinkt es nach knoblauch. Czasownik stinken, śmierdzieć, czymś, łączy się z nach. I też ciekawe, czy też warto wspomnienia, godne wspomnienia, wspomnienia, że czasownik duften, pachnieć, też się łączy z nach. I riechen też się łączy z nach. Pachnieć tak, bardziej obiektywnie. To nach oznacza właśnie czym kim czym śmierdzi nie tego w polskim nie mamy nie mamy przyimka po polsku nie, nie istnieje po niemiecku istnieje kolejne czy pan się zna na tym ekspresie do kawy tu chodziło o czasownik sich aus auskennen mit stwórzcie zdanie zapauzujcie sobie albo przechodzimy od razu do rozwiązania kennen sie sich mit dieser kaffeemaschine aus Mamy tu czasownik. Kennen Sie sich, ja sobie to dam na niebiesko. No i na końcu zaos, nie? I tu jest reakcja, słuchajcie, Kennen sich aus Kennen jest z mit. Dajmy sobie takie niebiesko, może delikatne. O. I mamy dativ, bo zawsze mit jest z dlatego Cafe machine to jest D w datywie DER lub DIZER. Przedostatnie. Oni e, Uciekło mi coś. Już jeszcze raz. On się przyzwyczaił do tego, żeby wstawać o 6. Tutaj chodzi o konstrukcję z CU. Brzmi ono następująco. Er hat sich dahan Ojej, poczekajcie, co mi się usnął. Tak, er hat sich daran gewöhnt, um 6 Uhr aufzustehen. Konstrukcja z zu. Przyzwyczaił się do tego, żeby co robić, żeby wstawać o szóstej. To co, które tutaj jest między auf- a stehen, to nie jest czasownik, to jest konstrukcja. To co wynika z konstrukcji właśnie. Bo normalnie wstawać to jest aufstehen, nie? Ona poszła wcześniej wstać. Przepraszam. Ona poszła dzisiaj wcześniej do łóżka, żeby móc wstać o czwartej. No bo byłoby ciężko potem. To jest ostatnie zdanie. Sie ist heute früher ins Bett gegangen, um um vier aufstehen zu können. Tego może nie widzicie aż tak mocno, ale to zdanie specjalnie stworzyłem. Żeby pokazać, że um stoi obok drugiego um. Że ta konstrukcja um i to cu stojące przed kynen to jest konstrukcja um cu. Um, żeby co zrobić? Um, um fioła, a to drugie um już na czarno to jest po prostu przyimek stojący przed godziną zegarową. O czwartej, o piątej, o szóstej. umfia um fymf, Uhr, um zeks, Aufstehen zu können. I to jest wszystko. To jest grupa 23. Mam tę grupę we wtorki o 18.30. Gdybyście byli zainteresowani, żeby tu wpaść, zapraszam, żebyście sobie tutaj... Ten ważni niemiecki troszeczkę rozwinęli. Bardzo wam dziękuję serdecznie za to spotkanie i do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.